Zobaczcie, jaka restauracja powstaje w Skierniewicach. Przyjeżdżajcie, odwiedzajcie. Ale wpłacajcie mi na Patronite, pamiętajcie. Oczywiście żartowałem, ale jak ktoś chce odwiedzić, to na Patronite. Tak samo jak pod kątem. Zawsze może. Mile widziane. No, oczywiście. Buda ratowników. Ty, ale patrz, jakie tu są teraz. Wyciągali jakieś źródła, porobili. Czekaj, co to jest? Chcę to zerknąć. Może jest jakaś mała oczyszczalnia i wodę ciągną tam do tych toalet. Na przykład do samych spółdzielni czy do czegoś. Może tam wejdę. Darmowicie nie wiem, czy nawet. Zrobię puchy. To, coś się czyści, są wstawione kręgi. Jest kratka, żeby syfu nie ciągło tego większego. Tam jest wstawiana woda i idzie, wiesz. No dobra, znajdziemy coś ciekawego, to jeszcze się odezwę. Tam jest gdzieś Małpi Gaj, z tego co wiem. Był na pewno. No to był ten linowy, nie? No, park linowy, tak, dokładnie park linowy, tam Małpi Gaj. Tam pierdoły jeszcze. No ogólnie to idziemy na piwo. Tylko znowu wiadomo, w jakieś stronne miejsce. Ale proszę pana, autem to tutaj się nie jeździ. Trochę nie bardzo. Co tam ciągniemy? Restauracja w kształcie galeonu. Fajny patent. No, fajny, bardzo fajny. O, tam chyba zbiornik gazu, tak? Aha. Ja wiem, to zaczynał robić, bo to te jego Weroniki wujka będzie ta restauracja, nie? No to jest ta sprawa. Kurwa, taka restauracyjka, park maszyn. Kogoś się powiesi tam na tamtym, żeby robił. Nadzieję się, kogoś napal. Jakiegoś intruza. Powoli dochodzimy do parku. Do parku linowego na Małpi Gaj. A co tam podobno? No, tam to jest osiedle Strobowska. Tak, są zajebiste domki tam. Chodź, idziemy przez ten skatepark. A. No możemy i schodami. Osiedle Strobowska, no, zajebiste są te budyneczki. Jaka kasa. No, jaka kasa. To jest nowe osiedle, nie? Osiedle Strobowska. Wiecie, że jakość będzie słaba. Nagrywam z tego Sony Ericssona, także nie douczę się, oglądajcie, zostawiajcie lajki, łapy w górę i suby.